Siemaneczko, siemaneczko. No trochę mnie czasu nie było, muszę przyznać. Trochę nie grałem WoWa, ale mniej więcej od 2 dni już znowu sobie tutaj pogrywam trochę różne jakieś BGty, trochę rajdy. Zaraz wam tu pokażę. ID-ki wykorzystane troszeczkę są. No, ale Arkadiuszu, moment, moment. Czy cię popierdoliło w koszuli? Ale widzisz, drogi widzu, bo ja do ciebie z szacunkiem tu przychodzę. Ja do ciebie z szacunkiem, włoski uczesane, koszuleczka. I można teraz grać sobie z szacuneczkiem. Może BG, może tym razem to nie będzie sota. Zapiszmy się i miejmy nadzieję, że to nie będzie sota. A w międzyczasie oczekiwania zobaczmy, co my tutaj mamy. Co się tutaj zmieniło? No w sumie niewiele, nie? Ale ogólnie słuchajcie, poczyniłem postępy. I może niebawem jakieś areny się pojawią, słuchajcie. Stworzyłem team, w którym jestem na razie sam, ale spokojnie. Niebawem pewna osoba do mnie dołączy i będziemy grać areny tak, będziemy takimi zawziętymi wojownikami, że to jest chujne. Będziemy rozpierdalać wszystkie teamy, dekacze, chpale, wszystko będzie kurwa padać jak nic, nie? Zobaczycie, co się będzie tutaj działo, to jest chujne. No, ale ogólnie póki co to tam sobie zdążyłem wyfarmić troszkę tutaj w szkole. Poszedłem na woła i już są ręce, także jest zajebiście. Jeśli chodzi o ARPA, to jak wygląda sytuacja? 45%. No było trochę więcej, ale niestety ringa wyrzuciłem, bo miałem, już wam pokazuję, coś takiego. No i w gruncie rzeczy stwierdziłem, że te 42 ARPA chyba będę musiał czymś innym nadrobić. Tu tego baka pewnie wyrzucę i kupię po prostu za frosty i już będzie trochę lepiej. Trochę na rajdy polatam. To by się przydało za jakieś DBW wymienić też. Spoko opcja by była, no ale póki co trzeba się zadowolić tym, czym mamy oczywiście, co jest. No i dobra, nie będę przedłużał dłużej, poczekajmy na jakieś BG, no i zaraz zaczniemy sobie grać. Boże święty, wszystko, tylko nie ta pierdolna sota, proszę. Tylko nie ta pierdolna sota. Nie, już dzisiaj poważnie. Jak trafi na sotę, to zmieniamy na coś innego, bo już nie będziemy po prostu cały czas soty grać na nagraniu, ile można. A, i z tego miejsca chciałem pozdrowić Miał Miał. No i oczywiście jeszcze wy macie, moi drodzy widzowie, pozdrowienia od moich współlokatorów, którzy obecnie sobie piją na bilardzie, a ja, proszę bardzo, cierpię, redukcja, woda, inne takie pierdoły, no niestety. Takie życie abstynenta, no i tam powiedzmy ziomka, który ktoś tam próbuje ćwiczyć na siłowni, no i tam jakąś formę robić. No ale wychodzi różnie, no nie oszukujmy się. Discovered creature climbing on the mountainside. You know that no one else believed me. How about that? With green eyes and white stripes and salted tears, I knew that these were just its cautionary features. Keep telling myself nothing to fear. O, uwaga, coś się nam trafiło. Zobaczymy co. Nie, to są kurwa jakieś żarty chyba. Dobra, ja to rozegram sobie sam, ale już nie będziemy tego nagrywać, bo po prostu to nie wiem, co to kurwa się dzisiaj dzieje, ale. Znowu zaczyna się dziać cyrk, znowu zaczyna się dziać cyrk. O Jezu, zobaczę tylko, kto tutaj jest jeszcze z hordy, z ciekawe jakieś może osoby znane mi. O, tego kojarzę gościa. No i tak w sumie to chyba tyle. Dobra, zagram sobie to i poczekajmy na kolejne najwyżej. Uwaga, uwaga, mamy coś kolejnego, ale tym razem chyba to, co się trafi, to już będzie niestety nasze BG, ponieważ niedługo WG Ana nie chce iść, a nagrywać bym tego nie chciał za bardzo. Muszę iść na WG, nawet powiem. Dobra. Jest! Coś innego wreszcie, no niesamowite. Dobra, no to zagramy sobie. Ej, tu już wystartowało. Szlak by to. Dobra. Ogólnie zazwyczaj latam tam, a no ale sobie polecimy teraz tutaj. O, muszę się ożywić troszkę, bo się zmuliłem strasznie tamtym BG. Przegraliśmy niestety. Nie ma co oszukiwać. Przegraliśmy. Ale muszę się pochwalić, zrobiłem największy damage. Chociaż to może też, że skoro ja zrobiłem największy damage, to pewnie dlatego przegraliśmy. Dobra, mniejsza z tym. Aha, już kurwa zajebiście zagrałem po prostu jak debil. Kolejna rzecz, kurwa. Kurwa no. A pierdolę, dobra, już odpierdalam w tej grze jebanej.
Kurwa, no ta gra nie jest dla mnie, kurwa, zobaczcie co ja odpierdalam. Ta gra jest dla myślących, kurwa, czyli nie dla mnie chyba. Kurwa, nie leczcie mnie, ludzie, kurwa, zobaczcie co ja odpierdalam w ogóle. O, ja pierdolę, dobra. Nie, kurwa, nie, nie, tak nie może być. Odpalamy HD. Full HD, teraz to się zacznie. Dobra, zajechali. Zajechali nam, skurczybyki. Jakby tu ich wziąć? No kurwa, nie dam sam rady ich na pewno wziąć, za dużo typa. No to lecimy na im, na tą tylną bazę. Tam też jadą, tam też ich od chuja. Kurwa macie. No sam tu chuja zdziałam tak naprawdę. Cała nasza grupa jest tam. W ogóle kurwa coś mi ścina, tak klatkuje. Znaczy, nie wiem, wy tak może tego nie odczujecie, ale ja tak trochę widzę, że tak mniej płynnie gra mi chodzi, ale chuj. No to jest laptop, no, zawsze na tych laptopach muszę grać. Dobra. Ja tego dekacza, skurczybyk trochę HP ma, co? No, kurwa, sorry ziomek, ja ci nie pomogę, tutaj za dużo jest typa. A ty się kurwa rzucasz na Rambo, to co ja poradzę? Oj, oj, oj. Dobra, no i gdzie kurwa wszyscy na środek? Dobra. Musimy zrobić tak. Teraz tam polecieć chyba, bo tu za dużo jest ludzi, naprawdę. Tu nic nie ogarniemy sami. O, czekajcie, jadą stąd. Dobra, to sobie poprzejmujemy chwilę. Jeszcze ogólnie powiem wam, że w takiej pozycji to ja grać nie lubię, bo ja zazwyczaj gram na leżąco. Z laptopem na kolanach. Dobra. Z Warriorem się rozprawiliśmy. Czekamy. Żebyśmy chociaż tą bazę im przejęli trochę. Co nie będą dostawać punktów za nią, bo tutaj już zaraz będą mieli 3. Dobra, chociaż tak przytrzymać chwilę, czy coś. O, leci kolejne. No tego już teraz nie mam Shadow Dance, ale za chwilę będzie znowu. Dobra, można go przytrzymać chwilę zawsze, nie? O, 20... A, tu z Xerenę wpadł, dobra, to już chuj. Już może lecieć z tematem. Mamy heala, to już wyjebane. Tego tam jakiegoś, kurwa, blinda czy coś. Troszkę go może po krwawieniach pojedziemy, bo tu widzę, że taki... No kurwa, wchodź, krwawienie do chuja. Dobra, Ewazjona jebniem. No, poczekaj, nas zamroził, skubaniec. Dwie sekundy. W ogóle może lepiej tego Warka, kurwa. O, on się szybciej... Ja go przed chwilą lałem, kurwa. Dobra, leży. Jeszcze, kurwa, gulak odlewam. Ja pierdolę, co ja odpierdalam. Dobra. Ninjasy tu wpadły, to już widzę, trochę lepiej sytuacja wygląda. Nie żebym mi tam coś tam, wiecie, komplementował ich czy coś, że dobrze grają, no. Chociaż no grają nie najgorzej chyba. Zresztą, co mi oceniać, jak ja teraz ostatnio sam tak lamię trochę. Ledwie bindy sobie go przypominałem troszeczkę. No ale nie ma co się też tam za bardzo dołować, to wiadomo. To jest tylko gra. Sobie gramy, nagrywamy. Nagrywam sobie co mi się podoba. Nie wiem, w ogóle po co te krwawienie nałożyłem. Ja mówię wam, ja nie myślę, kurwa. Ja po prostu klikam byle co zauważyłem w tą grę ostatnio, nie? Kiedyś no... Też nie powiem, że jakoś tam specjalnie myślałem nad tym, co robię, bo ja zazwyczaj jak wchodzę do gry, to po to, żeby sobie po prostu poklikać. No ale teraz to nadzwyczaj odpierdziela dzisiaj mi, to już nie wiem. W ogóle co ja w ogóle w ludzi wpadam. Też może trochę te zmęczenie, bo mimo wszystko to już dzisiaj... Na basenie byłem takie, wiecie, trochę tam jakieś aeroby, jakieś takie pierdoły i tak, no człowiek zmęczony jest, jak się jeszcze ma te węglowodany obcięte troszeczkę. Też trochę inaczej to takie życie wygląda. No ale spoko. Ogólnie planuję trochę częściej nagrywać, bo no nie ukrywajmy, raz na parę miesięcy to trochę lipa. W sumie ja nagrywam to tak, no jak mam ochotę, nie? Też nie mogę tak powiedzieć, że będę nagrywał częściej, bo... Jak nie będę miał ochoty, to nie będę nagrywał. Teraz akurat tak miałem, bo sobie spojrzałem na wcześniejszy mój filmik jakiś i tak się trochę zacząłem śmiać z tego, co tam odpierdzielam. No trochę patologia, nie? Nie ukrywajmy się, że trochę patologię czasami robię na filmach. Jestem tego świadom. Chociaż no nie taką wiadomo jak niektórzy tam jacyś streamerzy, którzy
tam się biją z dziewczynami na live, czy jakieś tam garnki, mieszanki innych alkoholi piją, bo tego to akurat takiego stylu patoli to ja nienawidzę i czegoś takiego u mnie to na pewno nie zobaczycie. Także to tyle, jeśli chodzi o takie kwestie. Dobra, co my tu się w ogóle na tym BG dzieje? Dostajemy ogólnie wpierdol, flagę ma horda, ale no ta flaga nas w sumie za bardzo nie powinna interesować, dopóki nie będziemy mieli trzech baz. No ale no możliwe, że zaraz będziemy mieli. Horda troszkę teraz tutaj straci tą jedną. Jakbyśmy przejęli trzy flagi, to byśmy dostawali więcej punktów niż oni jakby mieli jedną bazę i latali z flagą. To by im mało dawało strasznie. Wiem, że byśmy wygrali, bo już takie sytuacje bywały. Stój, ziomek. Gdzie pędzisz? O, ale go mało bije, co on ma jakieś redukcje podpalał, no to chuj. Tu mu zaraz tutaj. O kurwa, się wjebał we mnie agent. Kurwa, chciałem ewazjona. No widzicie, nawet jeszcze bindów nie ogarniam swoich własnych procesów. Trochę tragedia, ale to spokojnie, wszystko się da. Tylko czasu potrzeba, nie? O. No kurwa, kolejny jakiś dwóch. O ja pierdolę, jeszcze blinda rzuciłem w niego, no to chuj, teraz już przejebie se. Chociaż jakiegoś heala tu mam na karku to jeszcze. Chwilę może powalczymy, o trzech mnie tu napierdala. Kurwa, w ogóle złego typa bije, jakiegoś prota, też go healają. Dobra, kurwa, nie wiem co tu się dzieje w ogóle. Co ja odpierdalam. Dobra, spierdalaj gościu, bo nie chce mi się z tobą bić teraz. Jak debil. Co, będziecie mnie gonić, kurwa? Nie, nie gonią. Znaczy gonią, ale tam powolutku tak to co mogą. Dobra, lecimy dalej. Co by tutaj, o. Tam się jakaś większa ekipa bije, to bym się dołączył, ale już się walka skończyła. Ej, no ale miałem gości tu przyprowadzić, a już sobie poszli. Dobra, gdzie lecimy? No tu trzeba przejąć. Z tego co widzę po mapie, tu by wypadało przejąć. No i póki co jesteśmy na dobrej pozycji, z tego co widzę. No możemy wygrać te BG. Może coś z tego WG też nagra, zobaczymy. No kurczę, no WG nie chciałbym. Znaczy, ja też tak się trochę martwię, że tu zaraz wpadną na jebanie moi współlokatorzy. Mogą być różne dymy, a tego bym unikał. Dobra. Coś tu zajebaliśmy przypadkiem. A co tutaj dalej robić? No kurwa, gdzie na to? No w sumie teraz flagą już się można interesować, jak mamy te trzy bazy, ale. No, lepiej byłoby, jakbyśmy mieli te cztery bazy, to już by było całkiem zajebiście, nie? Dobra, ja sobie polecę na tą czwartą. Horda nam tam kradnie flagę, ale niech se w sumie biorą. Znaczy i tak tam nie wezmą, bo tam tyle nas poleciało, że z zamkniętymi oczami pewnie zabierzemy im to. Już Ksaro zabrał. No tu już do mnie leci jakiś gość. Co, widział mnie? A tu jakiś inny leci. Jakiś Rpal. No to chodź Rpalu. Pokaż kurwa. No skrzydła odpalił jebany. No ale wiele mu to nie dało. W ogóle żadnego wyjścia, nic nie miał chyba żadnej bańki. W sumie ja też trochę popalony, prepty, bez tu jakichś ewazjonów i tak dalej. No to ciężko by było, dobrze, że nie miał. Znaczy, chociaż na damage oporowy w niego wchodził, więc w sumie. Dobra, lecimy, lecimy kurwa tego gnoja. Chodź tu. I się złożył. Widzicie jak koksimy? No koksimy jak chuj dzisiaj na tym BG, nie? No, w topce nie jesteśmy, no. Trochę słabo, ale no wiadomo, czasami bywa lepiej, czasami gorzej. W sumie o dziwo wam powiem, że te pierwsze BG jak wróciłem bezpośrednio do gry, to miałem nawet dobre. Nawet dobre miałem, nie że jakieś tam kurwa. No trochę lamienia też było wiadomo. O kurwa, żeby mnie tam szaman nie wpierdolił tym swoim odrzuceniem w przepaść, to bym poleciał. Gdzie ten Hunter? A. Tu kurwa odruchowo już pewne rzeczy też używam. Od razu Shadow Melt, kurwa, Clock of Shadow, żeby we mnie tylko nie strzelał. Dobra. Tego tam gonić to się nie opłaca, lecimy po prostu na bazę. Przejmiemy sobie bazę. Kurwa, gdzie mnie tutaj wrzuca? Prawda, ziomeczku. Tu kurwa jakiś bieg. Hunter jebany. No ja myślałem w ogóle, że mam kurwa odpalony Shadow Dance, nie, to nie miałem w ogóle. Kurwa, stój! Do chuja. Jebany Hunter.
Dobra, bo jak ja już się tak wkręcę, przestaję chwilę myśleć nad tym, co ja robię, to już bym najlepiej kurwa gonił jak debil za każdym widocznym hordziakiem i go po prostu napierdalał bezmyślnie. Nie wiem, może wy też macie tak jakieś swoje nawyki dziwne? Znaczy na pewno tam macie, no większość się nie przyzna, wiadomo, bo czemu by się miało do czegoś takiego przyznawać? Wszyscy są tacy ogarnięci gracze. Dobra. Dobra, nie jest źle. 200. Jeszcze może bym jedno zagrał, bo w sumie taki krótki by film wyszedł trochę. Znaczy, no nie wiem, czy. No dłuższych też się ludziom nie chce oglądać często, ale. Tak w sumie mało się na moje działo. Jeszcze by się coś zagrało, nie? Dobra, uwaga, coś mamy, jakieś tutaj BG będzie. Uwaga, tylko co? No tutaj już wrócili, proszę zobaczyć, powrócili. Powrócili sobie. Dobra, lecimy z tematem. O, znowu EOS, no pięknie. O Jezu, zacie teraz EOS sami będzie spam. Teraz już nie będzie soty u mnie na kanale, tylko teraz już będą same EOSy. Nie ma co. Dobra, lecimy do rozpierdolu oczywiście. No, nie patrzymy na nic innego. Tam jakiś czoko. Jest sobie, to zaraz tutaj zweryfikuję. Och, jak się skurczy. Ukrył, co? Jebaniec. Gdzie tu? Czekasz przede mną. Czoko, czekaj. Czoko, ziomek. Kurwa. A ten Czoko taki sprytny, a, bo Hila ma na... A, już znowu zaczynam odpierdzielać, znowu początek BG, muszę coś odwalić. Tam w ogóle hordy nie ma, to tam byśmy mogli się chwilę dotrzeć, a tam nie, no tam trochę jest hordy, ale... Tego Czoko to ja zaraz wam zgarnę, nie? Tylko żeby tam go nie healał jakiś kurcze, a to jakiś tank, ale tak, tak go będzie healał. Co mnie kurwa tu wykrywać mi się, a... Cedek ja mam teraz, pojebało mnie chyba. No, króliczkiem jestem. Dobra, Czoko, bo ja już i tak stąd już spierdalam, już tu się z wami... No, kurwa macie. Dobra, chyba nie spierdolę. Chociaż chuj wie. Nie no, kurwa, spierdolę. No. Dobra, elo, chłopaki. Teraz do... Nie, no, stoję też, chodź no. No, to... Takie bardzo szybkie BG, nawet chyba tego nie wrzucę. Graj, nie? Pierdolę. Nie, nie wrzucam tego, zjebane. Dobra, kochani widzowie. To na dzisiaj będzie chyba tyle. Nie pokażę już wam tego WG. Tutaj z kulturką Arkadiusz w koszuli was wita i pozdrawia. No i możliwe, że jeszcze w tym tygodniu jeszcze jeden nagram odcinek. Napiszcie, czy byście chcieli jakiś AV obejrzeć, albo może Ice of Conquest, albo WG ewentualnie, no ale WG to jednak tak bym pominął, bo to trochę nudne jest. Przynajmniej dla mnie. No nie wiem, w sumie jak tam chcecie. Ja to pójdę na te WG, no bo Marek potrzebuje troszkę itemów pofarmić z WG też, więc się przemęczę, ale... Ale was już tu zanudzać nie będę, także to tyle na dzisiaj. Siemanko.